No to znowu witam w skórze Abby. The Last of Us Part 2. Może Pendejo teraz zgarnie strzałę? To co, wchodzimy? Znaczy, A gdzieś indziej miałbym spojrzeć w tej sytuacji? No dobra, czy coś mogę przygotować? Tam na pewno będzie walka. Może będę musiał rzucić. Dobra, środki wybuchowe plus... No. Zobaczymy, czy to faktycznie pomoże, czy nie. Tu mamy prawie max. Tędy. Ale kurde, ona ma te łapy, ja pierdzie. Ej, ja mam podobne. Oj. Widzieli, nie widzieli? W sumie, czy kiedyś będzie lepsza okazja ku temu? Żeby rzucić. No, kurde, prawie. Tyle wam powiem. Bardzo blisko. Dobra, trzeba przesuwać w takim razie. Manny dostał? O, jest tam chyba był postrzał w kręgosłup. No może faktycznie rzucić. Zmarnowane dwa. Nasi? No to może zostawmy. Im reszta zabawy. Zanim pokaże się więcej tych pajaców. Tutaj ładnie się schowała. Mądra psina. Abby, lecimy. Klasyka. No jeśli myślicie, że nie pozbieram po nich, to jesteście w błędzie. Nie, coś tu jeszcze na pewno będzie. Dobrze, że tu byliście. Byliśmy w pobliżu. No ej, no bez przesady, Abby. Ja tu widzę błyszczące rzeczy, no. Nie robi mi tego, że ci nie chcę schylić nawet. To jest za dużo rzeczy wyrzuciłem. O. Ej, właśnie tej broni nie przetestowałem. A, szkoda. Pewnie zabija jednym strzałem. Podejrzewam. Nie, dobra, uznajmy, że wymacamy wszystko. Co już? Czyżby to był Owen? Ej, koleś dostał w rękę. Stary, trzymasz się? Chyba przeżyję. Pomogę ci. Hej, pokaż dłonie. No właśnie, przynajmniej z lekarką. Straci palec, straci rękę, będzie żył. Taka diagnoza. Nie, ale faktycznie zastanawiające było, że taka gimela tuż obok bazy i nikt z posiłkami nie przyjechał. No przecież, no dokładnie, widać to miejsce. Znaczy, że ktoś jest na najwyższej kondygnacji i patrzy przez lornetkę. Wiem, już prawie. A i w ogóle patrzyłem na sejwy. Cała draka wydarzyła się trzeciego dnia, patrząc po numerach, przy zapisach, więc hehe, ten dzień, następny i jesteśmy na bieżąco. Co? Twoje plecy. Uciskaj jak najmocniej, okej? Okay? W mordę. Nic nie czułam. Hej! Mamy dwójkę. On ma ranę postrzałową. Dłoni. A ona bliżej niezidentyfikowaną ranę pleców. Dobrze się spisałaś. A obficie krwawi. Prawie komplement. Idź po pomoc. Alice, zostań. Chodź, tędy. Siad. Straciła dużo krwi, co? Źle, że ją wzięliśmy. Wyliżę się. Wyliżę się. No ale taki wypad po nic tak naprawdę, nie? Ledwo co wyjechali z bazy, zasadzka i powrót. Bo to jak tak się żyje... Bez rozejmu, no to ktoś tam mógłby wynegocjować coś. Hej, a kogo
chodź tu. To Alice. Chodź, Alice. Dobry pies. Dzięki. Ci nowi rekruci. Nie ufam im. Nowi? Czyli co, ci, którzy uciekli z blizn? Wiecie, co się dzieje? W sensie? Stacjonujemy tu od 3 dni i nic nie wiadomo. To powinniście nam dziękować za nieco akcji. No, wisicie nam. Możecie się dowiedzieć. Okej. Okay. Najpierw się zameldujmy. Potem do ciebie wrócimy. Dobra, dzięki wielkie. Na rabi. Na razie. Czerwek, czy ma jakieś ksywy nadane? Wśród innych pojęcia. Żołnierzy. No, Ebi duże łapsko, no, brzmi słabo. Może na pewno coś lepszego wymyślić. Zgłaszamy się. Choć przydomek morderczyni Joela, no, tu by pasował akurat. Bez przydziału. Macie iść do Isaaca. Oboje? Tak. No i właśnie, Isaaca jeszcze chyba nie widzieliśmy, albo już widzieliśmy, tylko po prostu nie połączyłem jeszcze twarzy z imieniem. Coś się tu kroi. Lepiej znajdźmy Isaaca. Najpierw sprawdźmy, jak tam Mel. Ale faktycznie jakaś większa akcja? Nie kojarzę tych ludzi. A ty? Widzę pospolite ruszenie jakieś. No hej, Abby. Hejga. Hej, amiga. Siema, siema, elo, elo, elo. Chodź tu. Jakbym tylko mógł cię zlokalizować, wiesz? Abby? Tam? Siema. Abby, słyszałem, że ktoś musiał ratować ci dupsko. Wiesz, cały jeden raz. No to pogadali. Nie, to jakieś ulepszenie. Wyzbieram wszystko, co idzie tylko. A. Ej, z daleka złapał ten trójkąt. Pojemność już jest. To jak najbardziej też można. Chyba, że... nowej broni. No właśnie, obrażenia. Jeszcze obrażeń. Albo luneta. No, z takimi rękoma to na się odrzutu nie boli. Na pewno. No, 4 do pojemności magazynka i to się przyda. Jedna szybka zostaje na później. No, kolejne zauważalne. Tak jest, zauważalne. Ulepszenie. Ciut dłuższy po prostu ten magazyn. Hej, Abby. Nieźle się tam spisałaś. Dzięki. Wiesz, gdzie jest Isaac? Też bym się chował przy takim zamieszaniu. Czyli gdybym nie ulepszył broni, nie byłoby tej gadki. Abby, chodź tu. O, dobra, to ona wołała. Tak? Słyszałam o zasadzce. Gdzie uderzyli? Gdzieś tutaj. Przy magazynach. Szlak. Wciąż się tu ślizgują. Wiecie, gdzie jest Isaac? Był tu jeszcze przed chwilą. Okej, dzięki. Poszukamy go. No pewnie w głównym namiocie. No ten to miał szczęście. Czy ta? Chyba ta. Nie, przetrwać w apokalipsę na wózku inwalidzkim, no to trzeba mieć kurde naprawdę szczęście i naprawdę umiejętności. O kurde. Pierwsza ofiara Eli. Hej, Abby. Co tam? Wiesz, co się tu dzieje? Chciałabym. Wiem tylko, że wysyłają część z nas do szpitala. Po zapasy. Ekscytujące. No nie. No i to już zatargi z bliznami cały czas, to jeszcze tam Elistom im polują. Naprawdę trudna, ale i dobra. Muzyka też niezła. No to nie przeszkadzam. Na razie. Nie, serio, mam podobne zdanie o Hotline Miami. Spoko gierka, naprawdę. Jeszcze na wicie, po prostu zawsze w kieszeni? No, spoko. Co tam? No hej. Cholerna gry wideo. Powiedziała wirtualna postać w The Last of Us Part 2 od Naughty Dog na PlayStation 4. Mhm. Gdzie było wejście? Tu. Już starczy do kręcenia się po bazie. Do 3 dnia jeszcze troszkę. Co? No.
Co, stracisz palec? Lepiej? Te leki przeciwbólowe zaczynają działać. Trzymaj się. Jak twoja ręka? Ach, nie stracę nawet wszystkich palców. Bracie, wystarczą trzy. No nie? Matko! A, nie widziałem, czy jeszcze gestem ręki pokazał, które trzy. Ale coś podejrzewam, że chodzi o mały, wskazujący i środkowy. Znając Maniego, tyle na ile go znam. Pendecho. Nie, dobra, Isaac. No, coś grubszego? Będzie dobrze. Będzie dobrze. Już chciałem powiedzieć, że powtarzanie w kółku nie sprawi, że będzie dobrze, więc w sumie dobrze przerwała. Możesz śmigać. Mamy kaleków. Kurde, no, wojna. Tak, to jest jak się ma grupę militarną, nie to co w Jackson. Wiem, to stało się tak szybko, ale mogło być gorzej. O wilku mowa. Hej wam. A jest Inora. Tam melon. Jeszcze tylko kilka szwów i będzie dobrze. Lepiej ją namówcie, żeby trochę wyluzowała. Hej, Mel. Wyluzuj. No jasne. Słuchajcie, muszę coś przenieść. Może byście mi pomogli. Jasne. Nie uciekaj. Będę tutaj. Wyluzowana. Nora, zdążyłaś się odprężyć? Lada moment spadam do zachodniego szpitala. Mamy wszystko zabrać. I tam... Co z Mel? Spotkanie z Eli. Parametry dziecka były nieco zawyżone, ale... Nie ma się czym martwić. Ktoś powinien powiadomić Owena. Chciałby to z nią być. No chyba właśnie niekoniecznie, jak się od dwóch tygodni nie widzieli. Co jest? Za mną. O Boże. To wszystko nasi. Tak, i ciągle ich przybywa. Czy to jakaś zaraza, czy... Blizny tyle utłukły. Tylko nie mów Mel, dobra? Nora. Po prostu jeszcze nie. Chodź. Czyje to zwłoki? Isaac? Kurwa, to Danny. Gdzie Owen? Nie wiem. Kilka dni temu zauważono blizny przy przystani. Posłaliśmy tam Daniego i Owena. Dziś rano strażnicy znaleźli Daniego przy płocie. Doczołgał się tutaj z kulą w brzuchu. Pięcie z blizny, hijo de puta! No, to chyba nie blizny. Chciałbym porozmawiać, ale... O ile wiem, nie wysłał tam nikogo więcej. A co z Owenem? Pytałaś Isaaca, co się stało? Próbowałam, ale spojrzał tylko groźnie i powiedział, że mam być cicho. Czyli wy też ani słowa. Owen to nie dziecko. Nic mu nie jest. No, Mel jest jeszcze tutaj, ja wiem, że zginęli razem, więc... Będę dyskretna. Powinien być w swojej kwaterze. Idę zobaczyć, co u Mel, więc... Dajcie znać, co i jak. Jasne. Dobra, kwatera Isaaca to znaczy gdzie? Bo pewnie nie ma drogowskazów żadnych. Dlaczego Isaac nie wysłał nikogo, żeby szukał Owena? Może wysłał i nie powiedział Norze. Oby tak było. No, ale raczej to będzie to, czy headquarters? Nie, ale permission only, czyli całkiem możliwe. Ale dajcie sekundkę, albo i dwie. Szybkie rozeznanie w terenie. Tam się nie będziemy przedzierać. I tutaj raczej nic nie widzę, ale... Jakaś moneta.
No, z jednej strony skacze Abby na główkę, a i połyskiwało coś. Moja wyobraźnia. Nie wiem, może szybciej, unikami, czołgając się. Właśnie, gdzie jest prędkość czołgania, bo no, powinna potrafić czołgać się tak samo szybko, przynajmniej jak Ellie. Jest w środku. Chodźcie. To jeszcze zapas fajek mają? Coś dostęp? Kurde, czy mnie oczy mylą? Czołem. Masz czas na rundkę? Nie mogę. Lecę do Isaaca. Jak chcesz, ważniaku. Nie moja wina, że jestem taki dobry. Na razie. Rowcy grają? Poker? Nie, bo za dużo kart. Ale szacując, co kto miał? No dobra, nie powiem, przecież koleś, kurde. Nie musisz chować. A co my tu mamy? Isaacu zajęło to 3 dni, ale wreszcie wyciągnąłem coś z numeru 74. Jeśli to, co mówię, jest prawdą, to południowe wybrzeże może być dla nas najlepszym wyborem. Znaczy mapy zostawiłem ją dla ciebie, to znaczy u ciebie. Powinniśmy jak najszybciej wysłać zwiadowców, żeby to sprawdzili. Wciąż mam wrażenie, że może zaraz z niego wycisnąć więcej. Daj mi jeszcze kilka dni. Sierżant Foster. A, czyli torturami wyciągałem informacje i już mi się WLF nie podoba. Coś nie podobało się już wcześniej, ale... Ja zdecydowanie bardziej wolę ten model, jaki prezentuje Jackson, czyli wolno żyjąca społeczność, która się wspiera nawzajem, a nie militarny reżim. Nie tęsknię za tym miejscem. Kurwa. Nienawidzę tego smrodu. God fucking damn it. Mhm. I to jest ciemna strona WLF-u. Po tym poranku chętnie posiedziałabym z nimi kilka minut. Rozumiem. No ja, a ja nie na przykład. Nie musisz, że sami po sobie muszą krew sprzątać, no raczej nie. Ja myślałem, że jeszcze można poświecić po oczach latarką. Dodatkowa forma tortur. Ała. Ja naprawdę ciężko na to patrzeć, dlatego sposób zabójstwa Joela jakoś nie dziwi mnie aż tak mocno teraz. Ale chyba nie o takie zrozumienie tej części historii chodziło. Hey, Abby. Musimy wyjść. Isaac jest tam. O. Ile to potrwa? Miałem mu dać znać, kiedy przyjdziecie. Za mną. Okej, czyli Abby i Manny naprawdę ważne szychy. Skoro szef kazał sobie przerwać, kiedy tylko przyjdą. Szefie, Abby i Manny tu są. Aha, i to przerwać tortury do tego jeszcze. Mhm. Nie daj mu zasnąć. Tak jest. Na górę. Znaczy, nie wzbudził pozytywnego pierwszego wrażenia, tak szczerze wam powiem. Nie chodzi o kolor skóry, żeby nie było. Zapaliście w terapaty? Nic poważnego. To tylko kilka zadrapań. Oni wyglądają gorzej. Chciałbym to częściej słyszeć. Tłoczno się tu zrobiło. Poczekaj do jutra. To jeszcze nie wszyscy. Co się dzieje, szefie? Te drobne potyczki. Nie możemy tego ciągnąć. Czyli... co? Zmasowany atak? Moglibyśmy zawrzeć rozejm. Ale ile czasu minie, zanim znów jakiś dupek od nich albo od nas wszystko schrzani? Nie. Czyli wojna. Musimy ich załatwić. Próbowaliśmy zaatakować wyspę. Nie w ten sposób. Nie całą armią. Za kilka dni rozpęta się burza. To będzie dobra okazja. Poprowadzicie pierwszą falę. Wybierzcie ludzi. Przygotujcie się.
Chcę Owena. Kiedy wraca z Denim? Kto wygadał? Nora? Kurde. Ale też ładnie, ładnie próba. Salt Lake nie ma przed sobą tajemnic, a? Czy Owen jest cały? Tak sądzę. To dlaczego nikt z naszych go nie szuka? Zastrzelił Deniego. Podobno w obronie jakiejś blizny. Bzdura. Co proszę? Nie mógłby. To nieprawda. Twierdzisz, że Deni zużył ostatnie tchnienie na kłamstwo? Szefie, jeśli ludzie to usłyszą, będzie po nim. Jeśli ktoś go znajdzie, zamorduje go. To radzę wam przestać o tym paplać. Poszukam go. Przyprowadzę go i dowiem się. Przecież mamy jeszcze kilka dni. Mamy tylko jedną szansę. To ważniejsze od nas. A już na pewno od Owena. Jeśli się pojawi, jasne. Pozwolę mu się wytłumaczyć. Poznamy prawdę. Potrzebuję cię, Abby. Okej? Jasne. Kumam. Świetnie. No, ale jeśli w ciągu dwóch dni dobrze da sprawić, żeby Owen tu się pojawił, no to będzie miał okazję na wytłumaczenie się. Ale jak wiemy, chyba do tego wytłumaczenia nie doszło, koniec końców. Chyba, że Abby się praktycznie wyrobi w ten jeden dzień. Przeprowadzi go tutaj, a później wyprowadzi gdzieś tam, gdzie ginie. Owen nie zabiłby do niego dla jakiejś blizny, nie? Dla blizny pewnie nie. Co? Dla jakiejś blizny. Nie. Abby, nie. Wrócę jutro rano. Musisz mnie tylko kryć. Isaac cię zabije. Nie przed atakiem. Przecież mnie potrzebuje. Jeśli Owen gdzieś jest, jak niby zamierzasz go znaleźć? Wiem, gdzie będzie. To skoro Abby to wie, to czemu Mel tego nie wie? Aż tak się będziemy cofać. Co? Serio, skończ już. Okej. To może podejdź i podziwiaj ze mną widok. Piękny. Mega. No weź. Weszliśmy tak wysoko, żebyś miała tu wymięknąć na sam koniec. Tak. Tak. Miałam tylko wejść, więc... Oto, co teraz zrobimy. Co mam, lęk wysokości? Wleczysz swoje dubsko tutaj i usiądziesz na krawędzi. Możesz też klapnąć na miejscu dla dzieci i sobie popatrzymy. Mamy trening. Serio? Nie byłoby nas jeden raz. Nie. Przegadamy to? Późno już. Cia. 3 lata wcześniej, czyli już po śmierci ojca. Czyli już rok treningu. Nie, jest za wysoko. O mój Boże. Wiesz, nie potrafię tak dłużej żyć, Abby. Owen. Mówię poważnie, zerwę z tobą, Owen. Zawsze cię kochałem! Nie! Owen! Co z niej wypływa? No, jest wysoko. I co, ja mam skoczyć? No, skoro trzeba. No, i przepraszam bardzo, gdzie on jest?
nie widziałem? Myślałam, że utonąłeś. I chciałaś mnie uratować. Nie. Upewnić się, że utonąłeś. Znalazłem coś świetnego. Co? Popłyń za mną, to sama zobaczysz. No, skoro już i tak jesteśmy mokrzy. O, my musimy wracać. Wrócimy, kiedy to zobaczysz. Owen... Co mogą zrobić? Wykopać kilka świetlików, które nie mają dokąd pójść? Może. Nie chcę się dowiedzieć. Po prostu to zobacz. Znaczy, ja chyba nie chcę wiedzieć, co on ma Abby do pokazania. Po tym, jak właśnie udowodniła, skacząc z wysokości, że coś do niego czuje. On podpływa do łódki, tak, chyba miejsce w odosobnieniu. Aha, coś mi się wydaje, że... Ciekawie zaczniemy następny odcinek. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Pozdro, cześć, hej!